modlitwa z innymi wyznaniami pro jedni z chrześcijan. 25 stycznia w Lwowie zakończył się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego” z Ewangelii Świętego Łukasza. W tym roku na wspólną modlitwę przybyli wyłącznie przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. Mszy świętej przewodniczyli arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem z biskupem emerytowanym Marianem Buczkiem i biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobilo oraz księżmi dekanatu lwowskiego. W swoim kazaniu biskup Jan Sobilo zwrócił uwagę na fakt, że nasza jedność wypływa z chrztu, ponieważ wszyscy jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Dlatego bez względu na to, jak się nazywamy, katolikami, prawosławnymi czy protestantami, wszyscy należymy przede wszystkim do Chrystusa. Po zakończeniu mszy świętej przedstawiciele różnych wyznań wspólnie odmawiali modlitwę o jedność, o pokój na świecie, o zakończenie wojny w Ukrainie i wspólnie śpiewali duchowny hymn Ukrainy, Boży Wielki Jedyny. Idźże po всьому світу та проповідуйте Євангелію усякому творінню. Молитви просимо нашого Господа. Господи, нехай у цій жертві то дух твій дух осяє нас світлом віри. Твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Нашим єпископом В'ячеславом, єпископом Леоном, єпископом Едвардом, єпископом Маріаном та всім духовенством, що застули з надією Воскресіння та про всіх, котрі в Твої благодаті відійшли з цього світу. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, Твоїм апостолам мир залишаю вам, мир мій даю вам. Господнє буде благословенне.